Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Dzięki za cierpliwość do mnie. Wystawiam was ostatnio na ogromne próby. Tym razem przerwa spowodowana jest pozytywnymi wydarzeniami. Przez ostatnie półtora miesiąca miałam kilka wizyt. Między innymi w końcu przylecieli do mnie rodzice. Nic nie docenia się bardziej jak wspólnie spędzony czas po tak długiej rozłące. Miłego słuchania. Ten odcinek powstał na prośbę Ani, która napisała do mnie na Instagramie. Pozdrawiam cię ciepło. Dziś przenosimy się do Härnösand w województwie Västernorrland, ponad 400 km na północ od Sztokholmu. Härnösand jest stosunkowo małym miastem. Na rok 2010, do którego dziś się przeniesiemy, liczba mieszkańców nie przekroczyła 18 tysięcy. Jest to najmniejsze pod względem ludności miasto wojewódzkie w Szwecji. Jest wtorek 11 maja 2010 roku, godzina 18:05. Na numer alarmowy dzwoni roztrzęsiony mężczyzna i informuje, że w domu odnalazł ciało 21-letniego Ragnara. Chłopak leży bez ruchu w kałuży krwi na brzuchu. Dzwoniący jest przekonany, że Ragnar nie żyje. Operator natychmiast wysyła ambulans i patrol policji. Podczas dalszej rozmowy prosi mężczyznę, by mimo wszystko próbował ratować poszkodowanego. Aby to zrobić, musiał przewrócić go na plecy. Chwilę później zdezorientowany mężczyzna krzyczy, że to nie jest Ragnar. Nie ma pojęcia, kim jest ofiara, ale ma pewność, że nie żyje. Kilka chwil później dzwoniący w panice krzyczy, że w domu znajdują się jeszcze dwa ciała. Mój Boże, tu leży jeszcze dwóch. Dzieci też. Operator SOS stara się uspokoić mężczyznę do czasu przyjazdu policji i karetki. Pyta go, czy dzieci oddychają. Mężczyzna jest jednak przekonany, że nie ma żadnych oznak życia. Obok nich leży siekiera. Kilka minut później na ulicy Artylerii Gotan, gdzie mieszka mężczyzna, pojawiają się dwie karetki pogotowia. Podjęta zostaje próba ratowania życia zarówno dzieci, jak i niezidentyfikowanego mężczyzny. Nie udaje się jednak pomóc ofiarom. Na jakąkolwiek pomoc było już za późno. O godzinie 18:13 przybywa patrol policji. Pierwszą czynnością jest sprawdzenie, czy w domu znajduje się ktoś jeszcze. Jeden z policjantów sprawdza każde pomieszczenie. Robi to z niesamowitą ostrożnością, by nie zatrzeć żadnych ważnych dla późniejszego śledztwa śladów. Dom, w którym doszło do tragedii, ma dwa piętra i piwnica. Na samej górze było kilka pokoi. Główna sypialnia i pokoje 15-letniego Erika i 12-letniej Sary. Na dole znajdował się salon, kuchnia i łazienka. W piwnicy zaś pokój 21-letniego Ragnara i pomieszczenie gospodarcze. Policjant przeszukuje również okolice domu. W ogrodzie były wyraźne ślady krwi, które prowadziły do bocznego wejścia. Jakby ktoś ciągnął ciało z ogrodu do piwnicy. Schody prowadzące w dół były pokryte krwią. W pomieszczeniu gospodarczym leżało ciało niezidentyfikowanego mężczyzny. W pokoju obok, który należał do najstarszego z rodzeństwa Ragnara,
Częściowo pod łóżkiem znajdowały się ciała Erika i Sary. Widok był przerażający. Ofiary zostały narażone na ogromną przemoc. Prawdopodobnie zostały zaatakowane siekierą, która leżała obok. Po krótkiej rozmowie z personelem karetki, policjanci zdają raport centrali i proszą o kilka patroli i techników kryminalnych. Następnie ich zadaniem jest uspokojenie mężczyzny i zabezpieczenie miejsca zbrodni. Zgłaszający zachowuje się bardzo dziwnie i jest poplamiony krwią. Mężczyzna nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania i jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. To sprawia, że policjanci decydują się go zatrzymać. Udało się jednak ustalić, że jest to 62-letni Karl, który jest zameldowany w domu, gdzie doszło do tragedii. Chwilę później do domu wraca matka zamordowanych dzieci. Z późniejszych opowiadań sąsiadów wynika, że 52-letnia kobieta wracała z pracy, prowadząc swój rower, bez świadomości, co wydarzyło się w jej domu. Krzyk rozpaczy, jaki wydała z siebie, gdy dostała informację od przebywających na miejscu policjantów, słyszeli wszyscy okoliczni mieszkańcy. Policjanci posadzili kobietę w radiowozie, a na miejsce wezwano księdza. Jego zadaniem było wsparcie matki, która właśnie otrzymała wiadomość o tym, że dwójka jej dzieci nie żyje. Pierwsze przesłuchanie zszokowanej kobiety wnosi wiele nowych faktów. Wyjaśnia ona, że zatrzymany Karl jest jej trzecim partnerem. W domu oprócz odnalezionych dzieci i Karla mieszka również 21-letni syn z jej pierwszego związku, Ragnar. Kobieta mówi dalej, że ten ostatni zapewne jest ze swoim biologicznym ojcem. Dziś miał spędzić z nim dzień. Wyjaśnia dalej, że ojcem Ragnara jest 63-letni nauczyciel, z którym kobieta rozstała się krótko po urodzeniu syna. Matka nie może zrozumieć, co mogło się stać. 15-letni Erik i 12-letnia Sara mieli zostać odebrani przez swojego biologicznego ojca Nilsa. Kobieta wyjaśnia, że z Nilsem związała się po rozstaniu z ojcem Ragnara. Po kilku latach wspólnego życia rozeszli się. Nils często jednak spotykał się z dziećmi i zabierał je do siebie. Dziś miał je odebrać zaraz po ich powrocie ze szkoły. Policjanci podejrzewają, że trzecią ofiarą może być ojciec dzieci, Nils. Na tym etapie nie ma jednak całkowitej pewności. Przewieziony do aresztu Karl zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z morderstwami. Nadal jest w szoku, a rozmowy z nim nie pomagają policji ustalić, co tak naprawdę się stało. Mimo iż nie przyznaje się do winy, pozostaje w areszcie. Śledczy nie mogą odrzucić żadnej ewentualności. Jedną z nich jest podejrzenie, że jeśli niezidentyfikowaną ofiarą jest ojciec dzieci, zbrodnia mogła być wynikiem zazdrości. Pierwsze informacje, jakie przedostają się do prasy, mówią o zatrzymaniu mężczyzny, który jest podejrzany o dokonanie 3 zabójstw. 62-latek mieszka w domu, w którym doszło do tragedii, wraz z 52-letnią matką zamordowanych dzieci, które były w wieku 12 i 15 lat. Trzecia ofiara nadal pozostaje niezidentyfikowana. Dyżurny prokurator podejmuje śledztwo. Technicy kryminalni pracują do późnych godzin wieczornych, aby ustalić, co tak naprawdę się stało. W tym samym czasie policjanci sprawdzają alibi każdego członka rodziny. Podejrzenia w stosunku do Karla, który zawiadomił policję, są coraz mniejsze. Zeznania współpracowników o czasie, w którym skończył on pracę, sprawiają,
że nie ma możliwości, by zdążył dokonać potrójnego zabójstwa przed telefonem na numer alarmowy. Prokuratura decyduje się jednak nie wypuszczać podejrzanego z aresztu tego dnia. Nadal nie dysponują wystarczającymi informacjami, by potwierdzić jego niewinność. Wieczorem udaje się ustalić tożsamość trzeciej ofiary. Jest nim ojciec Sary i Erika, Nils. Z zeznań rodziny wynika, że miał on odebrać dzieci około godziny 16. Sara miała lekcję jeździectwa, na którą zawoził ją Nils. Wiadomo również, że zamordowany poruszał się samochodem, białym Volkswagenem Jetta, którego nigdzie nie ma w pobliżu. Sprawca lub sprawcy mogli użyć go do ucieczki. Opis auta i numery rejestracyjne przekazane zostają wszystkim patrolom policyjnym z województwa Westernorland. Policjanci starają się również nawiązać kontakt z Ragnarem i jego ojcem. Istnieje bowiem możliwość, że mężczyźni wspólnie dokonali zbrodni. Tą teorię popierają pierwsze informacje od techników. Sprawca lub sprawcy próbowali zetrzeć krew ze schodów mopem. Jeśli zbrodnia byłaby wynikiem działania osób obcych, nie podjęto by próby posprzątania domu. Zaraz po 12 w nocy zostaje wystawiony narodowy nakaz aresztowania Ragnara i jego ojca. Dotychczasowe próby kontaktu z mężczyznami nie przynosiły rezultatu. Policjanci przygotowują się do akcji. Dom ojca Ragnara jest pod stałą obserwacją. O godzinie 1:45 63-letni nauczyciel sam dzwoni na policję, by dowiedzieć się, co stało się w Härnösand. Usłyszał bowiem w wiadomościach, że doszło do potrójnego zabójstwa na ulicy Artylerii Gotan. Zostaje on przełączony do głównego śledczego, który prosi go, by wyszedł do czekających na zewnątrz policjantów. Ojciec Ragnara jest zdezorientowany, ale bez większych oporów oddaje się w ręce policji. Jego dom zostaje przeszukany. Nigdzie nie ma jednak śladu po 21-letnim Ragnarze. Informacje od techników kryminalnych pracujących w domu, w którym doszło do zabójstw, przedostają się do śledczych na bieżąco. Pracę przerwano dopiero późną nocą. Z wstępnych ustaleń wynika, że Nils został zaatakowany siekierą w ogrodzie. Dzieci mają rany kłute od noża lub podobnego narzędzia. Ślady krwi wskazują, że jedno z nich zostało zaatakowane w przedpokoju, drugie zaś na sofie w salonie. Następnie ich ciała zostały przeciągnięte do piwnicy i ułożone częściowo pod łóżkiem poszukiwanego przez policję Ragnara. Dom, w którym doszło do tragedii, jest pod stałą obserwacją policji. Prace techników przerwane zostają na kilka godzin. Zostaje również wysłany list gończy do wszystkich jednostek policji w kraju ze zdjęciem poszukiwanego Ragnara. Jego zniknięcie zdecydowanie obciąża go i stawia w świetle podejrzanego. Jest 12 maja 2010 roku. Do policjantów dołączają śledczy z Narodowej Komisji do Spraw Zabójstw, Riksmordkommissionen. Przypadek sprawił, że mogli pomóc niemal od razu. Pracowali bowiem nad rozwiązaniem innego morderstwa w województwie. Riksmordkommissionen to jednostka policji, która specjalizuje się w rozwiązywaniu zbrodni, głównie zabójstw. Ich zadaniem jest wspieranie mniejszych jednostek policji na terenie całego kraju w tego typu sprawach. Doug Anderson z Narodowej Komisji do Spraw Zabójstw przystępuje do ponownego przesłuchania obu zatrzymanych mężczyzn. Każda, nawet najdrobniejsza informacja może pomóc w śledztwie, ale i również w odnalezieniu nadal poszukiwanego Ragnara. Do szkoły, gdzie uczęszczali Erik i Sara, przybywają księża.
Dzieci są w szoku i potrzebują wsparcia, by zrozumieć, że ich przyjaciele już nie pojawią się na lekcjach. Przed domem mieszkańcy zapalają znicze i zostawiają misie. Niełatwo pogodzić się z myślą, że w spokojnej dzielnicy nagle dochodzi do potrójnego zabójstwa, a dzień po tragedii policja nadal nie ma pojęcia, kto dopuścił się tej zbrodni. Zainteresowanie mediów sprawą od początku jest ogromne. Pytanie, dlaczego doszło do zbrodni, nurtuje i nie daje spokoju wszystkim, którzy śledzą aktualne wydarzenia. Potrójne morderstwa należą do rzadkości w Szwecji. Poprzednie miało miejsce 9 lat wcześniej. Kryminolog Mikael Ring wspomniał w wywiadzie dla szwedzkiego radia 12 maja 2010 roku, że w większości przypadków takich zbrodni to ojciec zabija swoje dzieci, a następnie popełnia samobójstwo. Po południu ze śledczymi kontaktują się funkcjonariusze z województwa Västerbotten. Po godzinie 11 zatrzymali poszukiwanego 21-letniego Ragnara. Chłopak próbował nielegalnie dostać się na łódź zmierzającą do Rosji. Przebywający w areszcie w Umeå Ragnar zostaje przewieziony do Sundsvall. Pierwsze przesłuchanie rozpoczęło się o godzinie 18:27. Prowadzi je Dag Andersson. Obok przesłuchiwanego siedzi jego adwokat. Śledczy przedstawia mu zarzut zabójstwa 3 osób. Chłopak przyznaje się do winy niemal od razu. Powoli opowiada, co się wydarzyło i w jaki sposób doszło do tragedii. Ragnar Nilsson urodził się w czerwcu 1988 roku w Härnösand. Zaledwie pół roku później jego rodzice rozstali się i Ragnar pozostał przy matce. Jego ojciec był nauczycielem. Chłopiec miał z nim stały kontakt mimo rozstania. Z zeznań świadków wynika, że Ragnar niemalże mówił tylko o ojcu. Rzadko wspominał o innych członkach swojej rodziny podczas konwersacji. 3 lata po rozstaniu z ojcem Ragnara, matka poznała Nilsa i zaczęli się spotykać. 5 lat później urodziło im się pierwsze dziecko, Erik. U chłopca wykryto chorobę, która sprawiła, że potrzebował stałej opieki. Rodzice zdecydowali się jednak na to, by mimo ogromnych potrzeb Erik przebywał w domu. Ragnar był bardzo pomocnym i opiekuńczym starszym bratem. Starał się jak mógł, by ułatwić rodzicom opiekę nad Erikiem. 3 lata później na świat przychodzi Sara. Ragnar opowiadał, że kochał swoje rodzeństwo i starał się pomóc w domu. Nils jednak nie ufał mu z prostymi czynnościami, co sprawiło, że Ragnar czuł się odrzucony i niedoceniony. Mimo starań ciągle nie potrafił udowodnić ojczymowi, że jest warty więcej. Gdy Ragnar skończył 10 lat, zaczął stwarzać problemy w szkole. Jak sam wspomina, często kłócił się z kolegami i wdawał w różne bójki. Miał również przeróżne pomysły, których celem zapewne było zwrócenie na siebie uwagi. Przykładowo, raz po tym, jak nauczyciel na chwilę opuścił salę lekcyjną, Ragnar uruchomił gaśnicę. Opieka społeczna pomagała rodzinie. Chłopiec miał również kontakt z psychologami. Nigdy jednak nie przeprowadzono badań, by sprawdzić, czy cierpi na jakieś zaburzenia. W roku 2000 matka rozstała się z Nilsem. Ragnar przeprowadził się z nią do niewielkiego mieszkania w centrum Härnösand. Co drugi tydzień mieszkali w nim również Erik i Sara. 5 lat później Ragnar wraz z matką przeprowadzili się ponownie. Tym razem zamieszkali wspólnie z nowym partnerem matki, Karlem.
Dom, do którego się przenieśli, to ten, w którym później doszło do tragedii. Ragnar spędzał bardzo dużo czasu przed komputerem. Było to swojego rodzaju rozwiązanie, które pasowało zarówno rodzicom, jak i jemu samemu. Znajomi ze szkoły zeznali, że chłopak był samotnikiem. Rzadko udało się go namówić na wyjście z kolegami, a jeśli już do takiego doszło, niemal zawsze brał ze sobą młodszego brata Erika. W szkole średniej ponownie zaczęły się problemy. Ragnar opuszczał lekcje lub notorycznie spóźniał się na nie. Po wielu rozmowach z nauczycielami zaproponowano mu rok przerwy, podczas którego miał odzyskać motywację do nauki. Ragnar chwytał się różnych zajęć. Po kilku zatrudnieniach zdecydował się na renowację mebli, które znajdywał na różnych aukcjach. Gdy to go znudziło, zajął się handlem akcjami. Po zarobieniu sporej sumy Ragnar wrócił do szkoły. Ponownie nie czuł się w niej najlepiej. Kilka razy nawet zmieniał kursy, próbując zmotywować się do nauki. W 2008 roku zmarł najlepszy przyjaciel Ragnara. Samotność stała się jeszcze bardziej odczuwalna. Różnica wieku między nowymi kolegami z klasy również dała się we znaki. Ragnar był starszy od pozostałych uczniów. Mimo wielu zaproszeń na wspólne wyjścia, Ragnar zawsze znajdował wymówkę. Chłopak coraz więcej czasu spędzał przed komputerem. Jego porażki życiowe i ciągle odczuwany brak pewności siebie sprawiają, że brakuje mu motywacji. Jest przekonany, że wszystko jest winą Nilsa, który zniszczył mu dzieciństwo. Coraz częściej wyszukuje w internecie sposoby na zemstę na ojczymie. Nie może porzucić myśli, że Nils zmienił jego życie w piekło. Notoryczne uwagi ze strony ojczyma o jego wyglądzie czy sposobie bycia nadal go dręczyły. Mimo wielu starań, by zaimponować Nilsowi, Ragnar czuł się odrzucony i niesprawiedliwie traktowany. Mimo że nie utrzymywał kontaktu z ojczymem, nienawiść do niego pogłębiała się z każdym dniem. Wierzył, że to Nils jest odpowiedzialny za jego wszystkie życiowe niepowodzenia. Kilka tygodni przed tragedią Ragnar wyjechał do Chile. Wycieczka miała na celu uspokojenie jego myśli, które stały się coraz bardziej obsesyjne. Na miejscu poznał dziewczynę, która, jak wspomniał, nadała jego życiu sens. Marzył o tym, by zostać w Chile i zaopiekować się nią i jej dzieckiem. Nie było to jednak możliwe. Po raz pierwszy w życiu spróbował również alkoholu. Po powrocie do domu myśli o zemście na ojczymie nasiliły się. Nienawiść, która przez lata wzbierała się w Ragnarze, sięgnęła zenitu. Plan działania kilkakrotnie zmieniał się. Ostatecznie postanowił zamordować ojczyma własnoręcznie zrobioną kuszą. 9 maja 2010 roku Ragnar rozpoczął przygotowania do zbrodni. Zakupił ubrania robocze, dwie mocne taśmy i kamizelkę refleksyjną. Jak opowiadał podczas przesłuchania, wszystkie te przedmioty miały mu posłużyć podczas planowanego czynu oraz ucieczki. Wyciągnął również 65 tysięcy koron z banku. Gotówkę planował wykorzystać po opuszczeniu kraju. Wieczorem tego dnia zabrał się za przygotowywanie spustu do wcześniej zrobionej przez siebie kuszy. Następnego dnia zmienił nieco plan. Zabrał siekierę, która była w piwnicy i zdecydował się ją naostrzyć. Podczas przygotowań zranił się i matka zawiozła go na pogotowie. Rana na palcu była niewielka, jednak wymagała dwóch szwów. Wypadek nie przeszkodził jednak w planach. 11 maja 2010 roku
Ragnar spotkał się ze swoim ojcem. Zjedli razem lunch. Do domu wrócił około godziny 14. Ojciec zeznał później, że nie miał pojęcia o planach syna. Ragnar był spokojny i nic nie wskazywało na to, że coś złego się wydarzy. Jak zwykle zjedli wspólnie posiłek i rozmawiali, po czym rozeszli się do swoich domów. Po powrocie z lunchu Ragnar wiedział, że dokona zbrodni. Przygotował wiadro i mopa, którym miał nadzieję uprzątnąć po morderstwach. Około godziny 14:30 ze szkoły wróciła Sara. Godzinę później pojawił się Erik. Ragnar zaatakował chłopca w przedpokoju. Zadał mu kilka ciosów nożem, po czym udał się do salonu, gdzie w podobny sposób zamordował leżącą na sofie Sarę. Przeniósł ciała rodzeństwa do swojego pokoju i ukrył je pod łóżkiem. Następnie zaczął wycierać mopem prowadzące z piętra do piwnicy schody. O godzinie 15:57 zadzwonił telefon Sary. Zgodnie z rutyną, Nils czekał na swoje dzieci w samochodzie, który zaparkował przed posesją. Kolejne 10 minut próbował się dodzwonić do dzieci oraz na numer domowy bez powodzenia. W tym samym czasie Ragnar zabrał siekierę i usiadł na tarasie. Wiedział, że ojczym w końcu zdecyduje się pójść po dzieci. Nils wysiadł z samochodu i udał się w stronę drzwi wejściowych. Widząc siedzącego na zewnątrz Ragnara, zapytał, gdzie jest Sara. Zamiast odpowiedzi otrzymał cios siekierą. Mężczyzna próbował uciec w kierunku zaparkowanego auta. Ragnar dogonił go i zadał mu kilka kolejnych ciosów, po których Nils niemal natychmiast zmarł. Ciało ojczyma Ragnar przeciągnął do piwnicy, a następnie wrócił do swojego pokoju, w którym leżały ciała dzieci. Uniósł siekierę i kolejno uderzył nią dzieci w okolice głowy. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Ragnar podjął kolejną próbę posprzątania domu. Szybko jednak zrozumiał, że nie uda mu się posprzątać przed powrotem matki. Spakował więc ubrania do torby i zabrał wcześniej wybraną z banku gotówkę. Samochodem Nilsa, który stał zaparkowany przed domem, odjechał z miejsca zbrodni. Początkowo chciał uciec do Norwegii. Pierwszy raz zatrzymał się na stacji benzynowej w Brekke, ponad 160 km na zachód od Härnösand, by zatankować samochód. Była godzina 18:10. Pracownica stacji zwróciła na niego uwagę, gdyż po zatankowaniu pojazdu zaczął go przeszukiwać. Po dłuższej chwili z bagażnika wyciągnął większą torbę treningową i udał się do toalety, przechodząc przez sklep. Bardzo długo z niej nie wychodził i kasjerka obawiała się, że chłopak ją obrabuje lub nie zapłaci za tankowanie. Po kilku minutach wyszedł jednak z toalety, zapłacił, a następnie odjechał. Z ciekawości pracownica stacji weszła do toalety, w której przebywał mężczyzna. Zobaczyła, że w śmieciach pozostawił zakrwawiony ręcznik papierowy i poplamione krwią skarpety. Ragnar opowiedział o wizycie na stacji podczas przesłuchania. W toalecie zmienił zakrwawione ubrania na te, które zabrał ze sobą z domu. Spodnie i sweter zabrał ze sobą, skarpetki wyrzucił do kosza. Ściągnął również bandaż ze zszytego palca. Po kolejnych 170 kilometrach zdecydował się zmienić plan. Niedaleko miejscowości Duvied porzucił samochód w przydrożnym lesie i złapał stopa w kierunku przeciwnym. Ucieczka do Norwegii zdawała się być zbyt ryzykowna. Uznał, że przedostanie się na jedną z łodzi w kierunku Rosji nie mogło być trudne. Z kierowcą ciężarówki, który zabrał go na stopa, dojechał do Östersund, około 100 km na wschód od Duvier.
Podczas podróży w wiadomościach radiowych usłyszał o potrójnym morderstwie w Härnösand. Dziennikarz wspomniał, że policja zatrzymała dwie osoby w związku z tą sprawą. Ragnar wyśmiewał się w duchu z działań policji. Östersund miał problemy z zatrzymaniem kolejnych samochodów. Założył więc zakupioną przed zbrodnią kurtkę roboczą, by w ten sposób wzbudzić zaufanie kierowców. Udało mu się zatrzymać na stopa kolejną ciężarówkę, którą przedostał się do Docksta. To zaledwie 60 km od domu w Härnösand. Mimo późnej pory i tym razem udało mu się złapać stopa do Umeå, 150 km na północ od Docksta. Resztę drogi do portu pokonał autobusem. Nie zdążył jednak na prom do Finlandii, a następny miał odpłynąć za jakieś 20 godzin. Wybrał jednak jeden ze statków towarowych i starał się wtopić w tłum. Jako że miał na sobie kurtkę roboczą, miał nadzieję, że będzie uznany za członka załogi. Pracownicy nie dali się jednak zwieść. Zażądali od niego dokumentów, których nie mógł okazać. Zawiadomili więc policję. Policjanci z patrolu po przybyciu na miejsce rozpoznali poszukiwanego Ragnara. Przed rozpoczęciem zmiany zawsze przeglądają narodowe nakazy aresztowania. Zachowali jednak zdrowy rozsądek i jako powód zatrzymania podali nielegalne wtargnięcie na statek. Dopiero po przewiezieniu podejrzanego na posterunek w Umeå przyznali, że jest poszukiwany w związku z potrójnym morderstwem w Härnösand. Technicy kryminalni zabezpieczyli ślady na ciele oraz ubraniach Ragnara. Przebrany w zieloną odzież więzienną został przewieziony do Sundsvall, gdzie Dag Andersson rozpoczął przesłuchanie. Ragnar opowiedział z detalami o tym, czego dokonał i dlaczego. Po wskazaniu miejsca, gdzie porzucił samochód Nilsa, wysłano tam patrol policji. W bagażniku znaleziono zakrwawione spodnie, kurtkę i sweter. Kilka dni później laboratorium poinformowało śledczych, że krew na ubraniach należy do Nilsa, Erika i Sary. 14 maja 2010 roku Ragnar stanął przed sądem, który miał zdecydować o jego aresztowaniu. Po wejściu na salę sądową chłopak zaatakował dziennikarzy swoim klapkiem, po czym próbował oddalić się od ochroniarzy. Przyczyną był szok, którego doznał, widząc ogromne zainteresowanie mediów zgromadzonych w sali sądowej. Rozprawa o aresztowanie trwała nieco ponad godzinę. Prokuratura przedstawiła kilka niezbitych dowodów na to, że Ragnar był na miejscu zbrodni w chwili jej popełnienia. Między innymi wyniki analizy butów, które miał na sobie podczas zatrzymania. Na obuwi odnaleziono krew należącą do dwóch ofiar. On sam również przyznał się do winy. Decyzją sądu Ragnar pozostaje w areszcie oraz zostaje wysłany na badania sądowo-psychiatryczne, które mają pomóc w decyzji sądu podczas późniejszego procesu. 21 maja 2010 roku odbyło się drugie, a zarazem ostatnie przesłuchanie Ragnara. Zakończyło się ono już o godzinie 12. Pobrano od niego również próbkę DNA, by porównać z innymi, nierozwiązanymi jak dotąd przestępstwami. 1 lipca 2010 roku prokurator złożył akt oskarżenia do sądu rejonowego w Ångermanland. Od tego momentu media miały dostęp do szczegółów zbrodni, których do tej pory nie ujawniano ze względu na dobro śledztwa. Akta sprawy i przesłuchania z mordercą mógł przeczytać każdy. Niemal wszystkie dzienniki krajowe rozpisywały się o potrójnym morderstwie. Rankiem 6 lipca 2010 roku zostały ujawnione wyniki badań sądowo-psychiatrycznych.
stało się jasne, że 21-letni Ragnar Nilsson zarówno podczas popełnienia przestępstwa, jak i obecnie cierpi na poważne zaburzenie psychiczne. W Polsce mówi się o niepoczytalności sprawcy. Taka opinia niemal uniemożliwia skazanie go na karę więzienia. W Szwecji badania sądowo-psychiatryczne wykonywane są przez Krajową Radę Medycyny Sądowej Rättsmedicinalverket tylko i wyłącznie na prośbę sądu. Celem badania jest ustalenie, czy podejrzany działał pod wpływem poważnego zaburzenia psychicznego w chwili dokonania przestępstwa, ale i również czy cierpi na nie w chwili obecnej. Poważne zaburzenia psychiczne to pojęcie prawne, a nie, jakby się mogło wydawać, diagnoza. Zadaniem biegłego nie jest zatem postawienie diagnozy, a ustalenie, czy podejrzany ma jakąkolwiek formę zaburzenia psychicznego. Wynik badania może decydować o tym, czy dana osoba zostanie skazana na karę więzienia, czy opiekę psychiatryczną. Sąd po otrzymaniu opinii o niepoczytalności sprawcy nie powinien skazywać go na karę więzienia. Wróćmy do sprawy. Proces rozpoczął się 8 lipca 2010 roku. Matka oskarżonego, która była jednocześnie oskarżycielem posiłkowym, nie pojawiła się na sali rozpraw. Nie miała siły, by przebrnąć przez proces. Jej obecność zastąpił adwokat kobiety. W roli oskarżyciela posiłkowego wystąpiły również matka oraz siostra zamordowanego Nilsa. W mowie otwierającej przewód sądowy prokurator Bertil Månsson oskarżył Ragnara o morderstwo w 3 przypadkach. Następnie przedstawił przed sądem przebieg wydarzeń. Po godzinnym występie prokuratura przedstawiła materiały dowodowe zebrane podczas śledztwa. W domu, w którym Ragnar dokonał morderstwa, odnaleziono obydwa narzędzia zbrodni. Pierwszym była siekiera, na której zabezpieczono ślady krwi należącej do Nilsa. W kuchni, w szufladzie na sztućce, odnaleziono zakrwawiony nóż myśliwski. Po analizie stwierdzono, że to właśnie tego noża użył Ragnar w ataku na swoje rodzeństwo. Zabezpieczono na nim ślady krwi zarówno Sary, jak i Erika. Osłona na nóż leżała w przedpokoju. Krew, którą zabezpieczono w przedpokoju, należała do 15-letniego Erika. W salonie na sofie znaleziono ślady krwi 12-letniej Sary. Według lekarza medycyny sądowej przeprowadzającego sekcję zwłok, ofiary miały widoczne ślady walki, co świadczy o tym, że próbowały się bronić przed atakiem. Ragnar starał się posprzątać krew po zbrodni za pomocą mopa. Po użyciu substancji fluorescencyjnej technicy zabezpieczyli wyraźne ślady krwi prowadzące z salonu i z przedpokoju do piwnicy. Dowody pokrywają się z wersją wydarzeń przedstawioną przez oskarżonego podczas śledztwa, co uczyniło jego opowieść wiarygodną w ocenie sądu. O godzinie 12:35 rozpoczyna się przesłuchanie oskarżonego. W pierwszej części Ragnar opowiada o swojej relacji z zamordowanym ojczymem. Twierdzi, że czuł się odrzucony i niedoceniony przez niego. Mówi również o strachu przed Nilsem. Mimo że nie miał z nim kontaktu przez ostatnie 10 lat, nienawiść narastała. To właśnie ona była bezpośrednim motywem zbrodni. Ragnar pragnął zemsty na ojczymie, który zmienił jego życie w piekło. Prokurator zapytał oskarżonego, jak postrzega czyn, którego się dopuścił. Nie sądzę, że jestem zabójcą. Nie czuję się w ten sposób. Jakoś trudno mi uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Kilka minut po godzinie 15 rozprawa zakończyła się. Zaledwie 40 minut później sąd wydał wyrok.
Ragnar Nilsson zostaje uznanym winnym morderstwa w trzech przypadkach, których dopuścił się 11 maja 2010 roku w Härnösand. Sąd nie miał wątpliwości, że dopuścił się on tych czynów pod wpływem poważnego zaburzenia psychicznego. Matce Nilsa i jego siostrze przyznano po 75 tysięcy koron zadośćuczynienia, które to mają być wyrównane przez skazanego. Matka Ragnara zrezygnowała z wniosku o odszkodowanie. Ragnar Nilsson został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Leczenie ma odbywać się w warunkach izolacji. Zaznaczono, że ewentualne zwolnienie z zakładu musi być zatwierdzone przez sąd, a opinia lekarska nie ma mocy prawnej do zwolnienia skazanego. Żadna ze stron nie odwołała się od wyroku. Co 7 miesięcy Ragnar staje przed sądem, którego zadaniem jest podjęcie decyzji o tym, czy nadal istnieje potrzeba leczenia. Każda z rozpraw kończyła się kontynuacją leczenia ze względu na duże ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa. Na dzień dzisiejszy Ragnar nadal przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ragnar latami fantazjował o tym, by skrzywdzić Nilsa. Jeszcze kiedy wspólnie mieszkali, miał myśli o tym, by podpalić mu dom i w ten sposób zranić ojczyma. Podczas przesłuchań kilkakrotnie pytano skazanego, czy Nils kiedykolwiek podniósł na niego rękę lub w inny sposób znęcał się nad nim fizycznie. Ragnar zaprzeczył. Nienawiść do ojczyma spowodowana była jego komentarzami oraz notorycznym ignorowaniu starań, które czynił Ragnar, by mu zaimponować. Nienawiść przerodziła się w obsesję, której nie potrafił kontrolować. Dokładne diagnozy, jakie zostały postawione Ragnarowi, objęte zostały tajemnicą. Wiadome jest jednak, że chłopak cierpi na zespół Aspergera. Z szacunku do ofiar, ich rodzin i wszystkich poszkodowanych, w tym odcinku niektóre imiona zostały przeze mnie zmienione. W trakcie pisania odcinka natknęłam się na ciekawy zapis w polskim kodeksie karnym. Artykuł 31, paragraf 1. Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Oznacza to, że, jak to jest ładnie ujęte, sprawcy czynu zabronionego nie można przypisać winy, a co za tym idzie, również nie można mówić, że popełnił przestępstwo. Postanowiłam sprawdzić, czy podobny zapis znajduje się w szwedzkim prawie. Po kilku godzinach czytania przeróżnych artykułów i opinii ekspertów zrozumiałam, że takie rozumowanie nie występuje w prawie szwedzkim. Zadałam jednak pytanie znajomej psycholog, czy według niej osoba, która w momencie popełnienia zbrodni cierpiała na poważne zaburzenie psychiczne, jest winna tego czynu, czy też nie. Dyskusja na ten temat śmiało nadawałaby się na osobny odcinek. Po kilkunastu minutach stwierdziła, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy przypadek jest inny. 80% ludzi na świecie ma bardzo dziwne myśli i plany, które śmiało zakwalifikować można by było jako odbiegające od normy, a ich konsekwencje mogłyby skutkować wieloma latami w więzieniu. Większość potrafi jednak zrozumieć, że nigdy nie zostaną one wdrożone w życie. Mamy zdolność przewidzenia konsekwencji naszych czynów, empatia pozwala nam odróżniać dobro od zła. Istnieje jednak spore grono ludzi, którzy mają zniekształcony obraz rzeczywistości, co sprawia, że dziwne myśli i plany w ich głowie przeradzają się w tragiczne w skutkach działania, a powaga czynu i ich konsekwencje są im obce. Wiedzą, że robią źle, jednak nie ma to znaczenia w drodze do osiągnięcia celów. Po dyskusji nie czułam się jednak usatysfakcjonowana. Inna znajoma powiedziała mi tak: skoro jest ofiara, musi też być sprawca.
Te rozmowy nie przyniosły jednak jednoznacznej odpowiedzi, a moja ciekawość opinii innych sprawia, że kieruję pytanie dalej do Was. Czy osoba, która w momencie popełnienia zbrodni cierpiała na poważne zaburzenie psychiczne, jest winna tego czynu, czy też nie? Ogromne podziękowania ślę do moich patronów. Rozumiem, że wielu z Was straciło nadzieję na nowe odcinki. Zapewniam Was jednak, że to jeszcze nie koniec podróży po zakątkach Skandynawii. Dzięki też za komentarze i suby. Staram się być na bieżąco z tym, co się dzieje na YouTubie i Insta, więc jeśli macie jakieś podpowiedzi, wiecie, gdzie mnie złapać. Przypominam również, że zdjęcia do każdej ze spraw znajdziecie na moim Instagramie, gdzie nazywam się Kryminalna Skandynawia. Do usłyszenia.